według Marka Stefańca. No to on to tak może, bo politycy czasami też w dwóch miejscach naraz są, ale to z zupełnie innych powodów, a Marek, no właśnie, już jest w studiu, teraz zamyka drzwi i odpowie na bardzo proste pytanie, czy dzisiaj, jutro i pojutrze, i po pojutrze, i po pojutrze to będzie tak jak dziś, czy trochę się zmienia? Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj powstało pytanie, jak żyć. No, dzisiaj się da. Można. Da się, rowerkiem, da się powłóczyć dzisiaj. Rano, tak? I jak tak to było? No, taka, kwiaty we włosach potargał wiatr? Dokładnie tak. No dokładnie tak. Paweł mówił, że też mu tam wiało. Tak? No ciekawa jestem. Tu musiał chyba jechać z odsłoniętą szybą. No właśnie, ja też jestem ciekawy, bo Paweł tu z mieszkania prosto do garażu, z garażu do samochodu. To i tak da się przeżyć. Tego. To jak ten wiatr tu poczuć? Chyba od tej zamykanej bramy. Może. Tak było, Paweł? No to niech pozostanie moją tajemnicą. No nic, ja sobie tu siedzę, patrzę, a leje w Klimontowie w tej chwili, a u nas... Aleją. Tak. I nie tylko, bo... Deszcze niespokojne. Przespaliśmy trochę opadów i dobrze, dobrze. A ja to się ucieszyłem, bo wczoraj tak wieczorkiem koło 22 zaczęło padać. I mówię, o jak fajnie, jak będzie bębniło parapet, bo otwierałem wszystko na oście, że tu... Zgasło. Koniec. No ale w innych miejscach popadało nawet burzyczka. Taka powstała w okolicach Suchedniowa, przemieściła się w stronę Ostrowca Świętokrzyskiego i przez Nową Słupię, między innymi na Świętym Krzyżu, o prawie 8 litrów wody na metr kwadratowy. No i w Ostrowcu trochę popadało, no, wczoraj przed północą. Tak, i po północy właśnie nad ranem tuż Busko-Zdrój, Pińczów, tutaj całe województwo. A oprócz tu Kielc i, powiem szczerze, gminy Morawice. Omija. Tak, ja nie wiem, co tam się dzieje. Kula jakaś. Nie wiem, to jest obraza po prostu. To myślę, że kula pogodowa wszystko sprawiła. Na razie kula pogodowa mówi o tym, że będzie chłodno do przynajmniej piątku. Chłodno, no 20, dzisiaj jeszcze 4 czy 5 stopni. Zobaczymy na termometrach, dlatego że od zachodu już pojawiają się rozpogodzenia i one wędrują w naszą stronę. O tej porze, kiedy słońce jeszcze góruje dosyć wysoko nad horyzontem, no, podgrzewa glebę, gleba oddaje ciepło otaczającej atmosferze, no i stąd mamy wyższe temperatury na termometrach, zupełnie inaczej jest to jesienią czy zimą, gdzie ta insolacja słoneczna działa troszkę mniej. W tej chwili te opady przesuwają się w stronę Sandomierza i dobrze, bo tam w Sandomierzu okazuje się słabo z deszczem w lipcu. Rzeczywiście Sandomierz jest jednym z miast, którym spadło najmniej wody, jeśli chodzi o litry na metr kwadratowy. Tak podają dane ze stacji IMGW i między innymi stacja w Sandomierzu. Do 20 lipca spadło tam tylko 17 litrów wody na metr kwadratowy, a przypomnę, że tutaj jeśli chodzi o nasze województwo, to średnia taka około 85-90 litrów w lipcu z ostatnich 30 lat. Malutko, niedużo w Sandomierzu. W innych miejscach było trochę więcej, więc niech w Sandomierzu pada. Patrząc na to, co się dzieje w polu barycznym, czyli w polu ciśnienia, front przechodził i jeszcze tu właśnie na wschodzie jego, widać jego struktury zachmurzenia. Nawet na tym froncie pole baryczne i tu wskazania na nim wykazują utworzenie się płytkiego ośrodka niżowego, ale to już praktycznie na pograniczu Polski i Ukrainy. Natomiast od zachodu wejdzie do nas kolejny front atmosferyczny, ale to już będzie w środę. No i w środę liczę, że to właśnie u nas, dla sprawiedliwości, niech tak będzie, że popada i podleje nam ogródki, podleje nam... Czyli jutro. Również te kwiatuszki, które wystawione są na balkonach. Czyli już jutro, dokładnie. A później co? No, później od zachodu wejdzie wyż i poprawi pogodę i wiatr znów skręci od piątku na ten południowo-zachodni i zachodni. Weekend się szykuje naprawdę gorący. Tak widać to na meteorogramach, tak wyliczają nam modele numeryczne. Co do innych czynników, które widoczne są na meteorogramach, czyli te podstawowe, wskazujące na temperaturę, ciśnienie, struktury zachmurzenia czy kierunek wiatru. Dzisiaj właśnie ten wiaterek taki do 30-35 km na godzinę w ciągu dnia. Dobrze, niech nas schładza, bo temperaturka, tak jak mówiłem, nawet do 25 stopni. Pojawi się więcej słońca po południu. A ciśnienie wyrównane i to ładnie, tak 1015-1016 hektopaskali przez cały dzień. Jutro zacznie spadać, właściwie już dzisiaj w nocy, no bo
ten front atmosferyczny, zatoka się tutaj Niżowa przybliży, no i stąd spadek ciśnienia. Noc za nami dosyć ciepła, bo 19-20 stopni i ta przed nami również widać tutaj przynajmniej te 15-17 stopni na meteorogramach, tak wskazuje sinusoida. Jutro jeszcze lepsza pogoda, tak mówię na przekór, bo tak popada trochę tego deszczu i gdzieniegdzie zagrzmi, ale wiaterek nawet do 45 km na godzinę. Początkowo słaby rano, ale później rozpędzi się. Najpierw wiatr troszkę z południa, z południowego wschodu, ale po południu, kiedy wejdzie front, zmieni kierunek na zachodni i na północno-zachodni, a jutro temperaturka tylko 23 stopnie. Jeszcze lepiej i w czwartek około 22 stopni, dopiero od piątku 26-27 i weekend, tak jak mówiłem, już znów około 30 stopni, czyli tak bardzo dobrze, bo bardzo i popadało, dobrze. Bo i temperaturki powyżej 20 to stopni, miło ale się mniej niż 25. To oprócz kurek jeszcze coś innego się może w lesie pojawić, inne gatunki. Jest na to szansa, chociaż nierówno tutaj natura obdzieliła grzybnią w naszym województwie, bo w okolicach Starachowic na przykład, czy w okolicach Końskich pojawiają się grzyby i to można zauważyć po postach, zdjęciach na profilach społecznościowych wstawianych przez grzybiarzy. Ładne prawdziwki. Bardzo ładne. No, ja wczoraj widziałem kurka, też u pana. Taka biedna kurka ciasto, w stosunku do tego sernik bezpieczenia. Widziałem. Sąsiad mówi, pizzę z kurkami jadłem. Aha. O, ty nie zmieniaj tematu. Ja mówię do niego, mówię, jadłeś, a ja to co? No właśnie, nie zmieniaj tematu. Wczoraj to jakoś tak wyświetlił mi się sernik bezpieczenia u Marka. I to sam wieczorem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.